Witajcie kochani w specjalnym wydaniu filmiku z okazji specjalnej, a mianowicie moich 45. urodzin. Postanowiłam nagrać ten filmik jako takie podsumowanie mojego dorobku życiowego, no bo 45 lat to nie oszukujmy się, to już jest półmetek i warto pokusić się o pewien bilans zysków i strat. Wielu z nas, mając mniej więcej 40 lat, zaczyna podsumowywać swoje życie. Troszeczkę z perspektywy patrzymy na to, co się udało, czego się nie udało zrobić, czy nasze marzenia zostały spełnione, czy też żeśmy gdzieś je zatracili. I to jest fajny czas. Ja uważam, że warto jest od czasu do czasu się zatrzymać w tym całym biegu i pomyśleć, czy jestem szczęśliwy, czy robię to, co powinienem robić, czy może zmienić troszeczkę kierunek swojego życia, może zacząć robić inne rzeczy. Być może wszedłem w jakieś trybiki, które mnie już przemieliły i tak naprawdę to, co kiedyś sprawiało mi frajdę, już więcej nie sprawia. Tak więc ja tutaj tak publicznie wśród Was dokonam właśnie takiego bilansu zysków i strat w moim życiu, małego podsumowania. I mam nadzieję, że Was zachęcę, że wiek 45 lat to jeszcze nie jest koniec świata. Naprawdę wiele można zrobić i tak naprawdę przygoda dopiero się zaczyna. Większość osób właśnie w tym wieku, co ja, zaczyna mieć różnego rodzaju problemy zdrowotne, wiele problemów związanych z rodziną, z dorastającymi dziećmi, problemów ze starzejącymi się rodzicami, problemów związanymi po prostu z wyglądem chociażby, tak? Dlatego, że nasze ciała się starzeją, już nie wyglądamy tak, jak żeśmy wyglądali kiedyś, ale główny chyba problem to jest pewne rozczarowanie życiem, że nie udało się dokonać tego, o czym się wcześniej marzyło i że gdzieś tam po drodze ta cała pasja, entuzjazm, radość została z nas zabrana, ktoś nam ją po prostu skradł. Mówi się o kryzysie wieku średniego, ale ja jestem dowodem na to, że niekoniecznie tak musi być. W moim przypadku ja dopiero się rozpędzam, dopiero nabieram wiatru w skrzydła i w końcu zaczynam robić to, co kocham. 3 lata temu rozpoczęłam swoją internetową służbę i od tego dnia każdy następny jest wypełniony fascynującymi rzeczami, które Pan Bóg wkłada w moje serce. Zawsze je wkładał, ale ja nigdy nie miałam odwagi, żeby iść i to robić. Zawsze byłam skupiona na tym, żeby być dobrą matką, żeby być dobrą żoną, żeby być dobrą nauczycielką, żeby robić to, czego ode mnie wymagano. I jakby w tym wszystkim nie było miejsca, albo też nie chciałam zrobić miejsca na to, żeby po prostu być sobą i robić to, co Pan Bóg wkłada w moje serce. I od kiedy zaczęłam to robić, to powiem Wam, że tak jakby wystartowałam jako samolot i wznoszę się coraz wyżej, nabieram rozpędu, jestem coraz bardziej odważna. Pan Bóg wkłada w następne pomysły w moją głowę i przestałam się bać, co pomyślą inni, czy to skrytykują, bo wszyscy krytykują, jak tylko zaczynasz coś robić, to od razu krytykują. Ale po prostu skupiam się na tym, co Pan Bóg chce zrobić w moim życiu i ufam tylko Jemu, polegam tylko na Nim i to jest po prostu fantastyczne. Jeśli chodzi o problemy i te różne naciski, które w tym wieku średnim nas dopadają, to rzeczywiście tak jest. Jak byłam młoda, to tego nie zauważałam. Po prostu człowiek myślał, że ma całe życie przed sobą, no bo miał. I te różne takie trudne sprawy jakby nie dochodziły do mojego serca. Teraz więcej rozmyślam, więcej analizuję, widzę, że życie nie jest takie proste, widzę, że nie jest czarno-białe, że jest bardzo dużo odcieni szarości, także się czasami można pogubić. I to wszystko jest trudne, jest złożone. Ale powiem Wam, to co mnie ratuje, to co ratuje mi psychikę, to jest po prostu patrzenie się w oczy Jezusa, które są pełne ognia. Ognia, miłości, akceptacji, pasji, dobroci. I ten ogień wypala we mnie wszelkie zmartwienia, wszelkie analizowanie, jak to będzie w przyszłości, czy będzie dobrze, martwienie się. Wiecie, te sprawy, które są ponad moje siły, ponad moje możliwości. Nie przewidzę wszystkiego, nie mam wpływu na wszystko, ale mogę oddać Mu, mogę pozwolić, żeby ten ogień, który jest w Jego oczach, wytapiał ze mnie te wszystkie problemy, te wszystkie obciążenia. I to naprawdę działa. Jeśli chodzi o choroby czy oznaki starzenia się, to oczywiście oznaki starzenia się to widzę po sobie. Zawsze miałam problem z tym, że nie akceptowałam swojego nosa, bo jest taki złamany, kiedy sobie złamałam, jak byłam dzieckiem.
A teraz jak jestem starsza, to więcej rzeczy muszę zacząć akceptować. I podbródek, i pewne zmarszki. No zmarszki się pojawiły oczywiście, tak, jak się uśmiecham. Uśmiecham się dużo, więc tych zmarszczek jest sporo. No ale cóż zrobić? Po prostu człowiek musi zacząć to akceptować, skupić się chyba bardziej na wnętrzu, tak, niż na zewnętrzu. I tak to już jest. Nie choruję, jestem zdrowa. Nie byłam przeziębiona chyba od 3 lat. Dużo czarnej porzeczki wcinam. Dużo warzyw i owoców. Jestem prawie weganką. Dużo ćwiczę. Wiecie o tym, że jestem zwariowana w bieganiu, pływaniu, chodzeniu po górach. Uwielbiam te sprawy. Więc dzięki Bogu to wszystko trzyma mnie w dobrej formie. Walczę nieco z nadwagą. Powiem Wam, że po 40 naprawdę jest mi bardzo trudno schudnąć. Chciałabym tak 8 kilo zrzucić. Być może to nawet będzie dobra okazja, żeby zaplanować na przyszły rok właśnie 8 kilo w dół. Więc wszystko przede mną, wszystko przede mną. Na koniec chciałam podzielić się z Wami historią pewnej osoby, która jest zapisana w Starym Testamencie, o której prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, a która jest pewną inspiracją i proroctwem odnośnie mojego życia. To jest taka osoba, jest to kobieta, która jest wymieniona w jednej z takich bardzo długich genealogii, które znajdujemy w Biblii, które są tak nudne, że zazwyczaj ich nie czytamy. Ale ja kiedyś postanowiłam przebrnąć przez tą genealogię i znalazłam tam pewne perełki, bo oprócz tego, że czytamy tam, że ktoś był synem czyimś i ten syn miał 7 synów i tam ten 7 syn miał 9 synów i tak dalej, ale od czasu do czasu znajdujemy tam dłuższe rozwinięcie, dłuższe zatrzymanie się przy danej osobie. I myślę, że te osoby były zupełnie wyjątkowe, skoro nie jest napisane jedynie, że byli czyimś synem, ale że czegoś dokonali. I Biblia chce to uwzględnić, chce, żebyśmy my o tym wiedzieli, kiedy o tym czytamy. I jedną właśnie z takich osób jest kobieta, to jest naprawdę bardzo rzadkie, bo zazwyczaj kobiety są wymieniane jako po prostu matki czyjeś tam. A w tym przypadku jest wymieniona Shira. Shira, która była córką, nie synem, i która wybudowała 3 miasta. Wybudowała Bet-Horon, Dolne i Górne oraz Uzin Shira. To jest bardzo niesamowita historia, słuchajcie, bo wiecie, no nawet w tych czasach, gdyby jakaś kobieta wybudowała 3 miasta, to byłoby to prawdopodobnie w mediach bardzo głośno, o tym byśmy wszyscy słyszeli. Nie byłoby to proste nawet w tych czasach, ale w tamtych czasach na Bliskim Wschodzie, znając jaki był układ patriarchalny, gdzie tylko mężczyźni rządzili, zarządzali żonami, kobietami tak jak swoją własnością, jest wymieniona kobieta, która dokonała czegoś takiego, wybudowała 3 miasta. Pomyślałam sobie, kim ta kobieta była, co za charakter miała, co ona miała w głowie, jakie ona miała marzenia, jak to się w ogóle stało, że wybudowała 3 miasta. I odkąd przeczytałam o Shirze, stała się ona moją taką patronką i pomyślałam, Panie Boże, skoro Ty pomogłeś, Ty dokonałeś tego w życiu Shiry, to zrób to też w moim życiu. Również chciałabym budować miasta. Wiecie o tym, że chciałam być architektem i dostałam się na architekturę. I odtąd Pan Bóg zaczął mnie tak prowadzić, że tak naprawdę jestem pewnego rodzaju architektem. Jestem architektem dusz, powiedzmy, tak? Bo już nie planuję budowy budynków, ale pomagam ludziom wzrastać duchowo. I to jest to co absolutnie kocham, żeby pomagać ludziom wzrastać duchowo, poznawać Boga. To jest moja pasja absolutna. Ale budowanie miast, wiecie, to jest zupełnie inna kwestia i ja chciałabym budować miasta i mam nadzieję, że już je buduję w sensie duchowym, bo duchowe miasto to jest po prostu miejsce, gdzie ludzie żyją razem, tworzą wspólnotę, gdzie nawzajem sobie pomagają, tak by tworzyć pewną wartość, by nawzajem korzystać z tej pomocy, żeby w sumie razem wzrastać i podnosić wyżej swoje umiejętności, swój zasób oddziaływania, żeby skorzystać również właśnie z tego, że są razem. I to, co robię, to jest dokładnie właśnie to. Buduję społeczności ludzi, którzy chcą być razem po to, żeby budować siebie nawzajem, żeby korzystać ze swoich talentów, swoich darów i móc tworzyć nową wartość, móc budować Boże Królestwo. I modliłam się kiedyś, Boże, spraw, żebym była tak jak Shira,
ta, która buduje miasta. Staram się w tym współpracować z Bogiem. Staram się w tym być wierna, ale wiem, że przede mną jeszcze wiele różnych rzeczy. Bóg wie, co to będzie za 45 lat następnych, ile to miast ja już zbuduję, albo może samolotów, albo innych rzeczy. Jestem otwarta na to, bo jest powiedziane, że ci, którzy Boga kochają, doświadczą rzeczy takich, które im się nawet w umysłach nie mieszczą. Nie widzieli, nie słyszeli, nawet na myśl im nie przyszło, co Pan Bóg dokona w ich życiu. Tak więc moje życie, podsumowując do tej pory, jest wspaniałe, ponieważ jest w nim Bóg. Mając 18 lat, spotkałam Go. Stanął na mojej drodze i z tej małej, zalęknionej, nieśmiałej dziewczyny, która nie potrafiła powiedzieć ani słowa publicznie, postawił mnie w publicznym miejscu w Gdańsku, gdzie prowadzę kościół uliczny. Wrzucił mnie do Pakistanu w zeszłym roku, gdzie głoszę do tysięcy muzułmanów. Kto wie, gdzie mnie postawi za rok czy za 5 lat. I On sprawia, że to wszystko ma ręce i nogi, że to wszystko się kręci, że jestem pełna pasji i radości, że nie jestem zgorzkniała, że nie przechodzę kryzysu wieku średniego, wręcz przeciwnie, tak jak powiedziałam, dopiero się rozkręcam. Jemu niech będzie chwała za to wszystko, bo On dokonuje rzeczy niesamowitych z nami. Bez Niego nie byłoby sensu żyć i nie byłoby tego głębokiego znaczenia, które On właśnie nadaje. Na sam koniec, już naprawdę koniec, chciałam Was o coś prosić, ponieważ są moje urodziny. Chciałam nagrać jeszcze jeden odcinek, jeszcze jeden filmik, w którym odpowiadałabym na Wasze pytania. Być może jesteś ciekawy, chciałbyś mi zadać jakieś pytanie odnośnie mojego życia, odnośnie może jakichś moich poglądów na dany temat. Proszę tutaj w komentarzu pod spodem, pod tym filmikiem, napisz swoje pytanie, co chciałbyś wiedzieć, co chciałabyś wiedzieć. A ja nagram następny filmik, wybierając ciekawe Wasze pytania i odpowiadając na nie. Niech to będzie taki interaktywny czas między Wami a mną. Ja Was nie widzę, Wy mnie widzicie, ale żeby przepływ jakiś następował między nami, to niech to będzie właśnie taka forma komunikacji. Przytulam Was, żegnam, proszę o modlitwę o mnie, o moją służbę, o moją rodzinę. Jeżeli jest cenne dla Ciebie to, co robię, to proszę módl się, błogosław mi, bo potrzebuję Twojego wsparcia, potrzebuję tego, żeby Pan Bóg dalej mnie prowadził, żebym miała siły służyć innym zachętą i radością. Z Panem Bogiem, przytulasy wielkie i pa, pa, pa. Na razie.